poświęcić naszą wspaniałą drogę wjazdową i chodnik. Może bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby ten chodnik nowy powstał. Oddaję głos pani kierownik. Na jej ręce składam serdeczne podziękowania, bo przyczyniła się niesamowicie do tego, żeby pozyskać pieniądze i żeby to było. Dziękuję bardzo. Z wami rozpoczynać nowy rok szkolny. Trochę w imieniu swoim, ale trochę też w imieniu pana burmistrza, który nadal jest na zwolnieniu i nie mógł po prostu do was przyjechać i bardzo tego żałuję. My też cieszymy się bardzo, że macie ten nowy chodnik i nie powiem, to była nasza taka najważniejsza sprawa w tym roku do załatwienia, bo jesteście jedną ze szkół największych w naszej gminie, bo życzymy wszystkim. Dzieciom przede wszystkim udanego roku szkolnego, żeby ten rok szkolny był dla was taki naprawdę fajny, miły, sympatyczny, żebyście się dobrze uczyli, mieli świetne wyniki na koniec. Życzymy rodzicom, żebyście państwo nie mieli problemów ze swoimi dziećmi, tylko żebyście mieli same radości. A paniom i panom życzę, żeby to był tak owocny rok, żebyście byli dumni ze swoich dzieci, ze swoich wychowanych. Wszystkiego dobrego życzę i dziękuję. Myślę, że tutaj też należy podziękować burmistrzom i Radzie Gminy, bo oni też głosowali za tym, żeby coś dobrego Kraków chce zrobić i żeby ten chodnik był. A moja rola jest taka, żeby też starać się właśnie w tym kierunku, żeby coś dobrego tu się działo. I mam nadzieję, że w przyszłości różne mądre inwestycje pojawią się. Także wszystkiego dobrego i no, dobrego chodzenia po tym chodniku, czy biegania. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy paniom za optymistyczne słowa. Mamy nadzieję, że to nie koniec inwestycji w naszej szkole. Ja też mam taką nadzieję. Przy współpracy świetnej z Radą Rodziców, w ogóle ze wszystkimi rodzicami i oczywiście z Urzędem Miejskim. Mamy cudowne dzieci. Daję im teraz dojść do głosu i młodzieży nieco mniejszej też. Wysłuchajmy dzieciaków. My dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć rok szkolny. Lecz w 1939 roku dzieci polskie nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb. Rozpoczęła się najokrutniejsza z wojen, trwająca aż do 1945 roku. Zapamiętajmy te smutne wydarzenia z historii naszego kraju i wołajmy głośno o pokój na świecie. Dnia 1 września pamięć oddajemy tym, dzięki którym w Polsce wolnej dziś żyjemy. Dla nich dzisiaj kwiaty, dla nich wdzięczne słowa, za ojczyznę wolną, że jest polska mowa. Dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć nowy rok szkolny. Ze smutkiem żegnamy wakacje, koniec leniuchowania, wyczenia się, które z pewnością poprawiło kondycję psychofizyczną młodego pokolenia. Miasto szkolne, nie martw się. Do końca roku szkolnego pozostało już tylko 293 dni. A po odliczeniu sobót, niedziel i świąt, ta cyfra nie wydaje się już taka kosmicznie wielka. Nasza szkoła jest tak okres, w którym płyniemy po oceanie wiedzy. Załogę tego okresu tworzą uczniowie szkoły podstawowej. Naszym wspólnym obowiązkiem jest nauka. Do niej wdrażają nas nauczyciele i rodzice. Uśmiechnijcie się, życie w szkole jest radosne.